Hej, hej, Emcia, witam was bardzo serdecznie na kanale Przyksiążki, a dzisiejszy odcinek to będzie wrap-up lipcowy. Jest to moje drugie podejście do nagrania tego filmu, mam nadzieję, że tym razem się uda. Lipiec to był dla mnie zasadniczo bardzo taki owocny miesiąc czytelniczy, dlatego że przeczytałam około 10 książek, co raczej w ostatnich miesiącach się nie zdarzało. Co więcej, ja raczej też mam taką tendencję do czytania mniej w wakacje niż więcej, paradoksalnie, ale tak to wygląda. Natomiast to pewnie jakoś bardzo was nie interesuje, więc może przejdźmy już do książek, które przeczytałam. I tak, na początku miesiąca uznałam, że wejdę sobie na stronę biblioteki w zakładkę nowości i wypożyczę jakieś dwie losowe książki, które przyciągną mój wzrok, i zrobiłam tak. I pierwszą z tych pozycji było Długo i Szczęśliwie. To jest książka, którą co prawda widziałam gdzieś tam na Instagramie, natomiast totalnie nie miałam czegoś takiego, że chciałabym ją przeczytać, ani nie wiem, nie interesowała mnie jakoś bardzo i też w sumie nie wiedziałam za bardzo, o co w niej chodzi tak naprawdę. Jest to historia Charliego i Deva. I tak, Charlie wciela się w rolę księcia w takim reality show telewizyjnym, które właśnie nosi tytuł Długo i Szczęśliwie, i ma on spośród tam iluś tam dziewczyn wybrać sobie przyszłą żonę. Właśnie gdzieś tam z biegiem jakby tego programu. Natomiast Dev jest osobą, która została oddelegowana jako opiekun księcia i on tam po prostu, no, jak sama na to wskazuje, ma się nim jakoś tam zająć, pomóc mu, jak coś będzie potrzebne i tak dalej. Natomiast plot twist jest taki, że no, Charlie nie zakochuje się w żadnej z tych dziewczyn, tylko właśnie w swoim opiekunie, więc w ten sposób to wygląda. Mam na początku kilka takich drobnych zarzutów do tej książki, tak naprawdę wszystkie dotyczą tego, jak została ona napisana. Jest ona napisana trochę chaotycznie i na to wpływa też na pewno fakt, że to jest książka pisana w narracji trzecioosobowej, natomiast jest ona podzielona mimo wszystko na perspektywę właśnie Charliego i Deva, i mimo wszystko czasami na przykład w tej perspektywie Charliego mieliśmy jakieś myśli, uczucia tego drugiego bohatera, o których Charlie no nie mógł mieć pojęcia, chyba że, nie wiem, byłby jakimś medium, czytał w myślach i tak dalej, więc to wprowadzało takie, no, jednak zamieszanie, bo mimo że ci bohaterowie tak naprawdę mają charaktery na dwóch przeciwnych biegunach, to jednak właśnie wprowadzanie jakichś takich zawirowań w tej narracji czasami prowadziło do tego, że ja się trochę myliłam, to znaczy myliłam ich w pewnych aspektach, bo ciężko mi było przypasować jakieś ich konkretne myśli, uczucia właśnie do jednego czy do drugiego, i to czasami było na przykład ważne w jakichś tam, nie wiem, ich rozmowach i tak dalej, więc uważam, że tutaj coś po prostu poszło nie tak, nie wiem właściwie jak to się stało, ale tak to wygląda w tej książce. Po drugie, też jest tutaj mocno nadużywane, po prostu są imiona głównych bohaterów, nie ma tutaj wprowadzonych, w sensie no nie, że wcale, ale bardzo często właśnie jest powtórzone kilka razy po prostu imię bohatera, zamiast wprowadzenia jakichś takich zamienników w stylu, nie wiem, określeń dotyczących chociażby płci tego bohatera, że, nie wiem, chłopak coś powiedział albo coś tam, czy nie wiem, czasami też są takie rzeczy w stylu, że nie wiem, że brunet, chociaż to jest trochę takie przedszkolne i to jest trochę takie odpadowe, ale wiecie, o co mi chodzi. Ja też nie będę jakichś bardzo wielu przykładów wysnuwać, bo to nie jestem tutaj pisarzem, tak, więc, ale wiecie, o co chodzi, po prostu tych zamienników tutaj jednak brakowało. W tej książce ważne są tak naprawdę, wydaje mi się, dwa główne aspekty. Jednym z nich jest pokazanie tego, że te reality show, które widzimy w telewizji, są tak naprawdę bardzo często, bardzo mocno ustawione w jakiś sposób i wcale nie mają nic tak naprawdę wspólnego praktycznie z faktyczną rzeczywistością, więc mimo że to jest oczywiste i raczej każdy myślący człowiek zdaje sobie z tego sprawę, ma to gdzieś tam z tyłu głowy, to wydaje mi się, że to jest trochę tak jak w przypadku social mediów. Niby wiemy, że tak naprawdę każde zdjęcie, które widzimy, może być na przykład photoshopowane, albo nałożone na to zdjęcie jakieś filtry, albo że ta osoba na tym zdjęciu ma, nie wiem, makijaż, albo że ustawiła się pod jakimś kątem i dlatego tak wygląda, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jest nam bardzo łatwo o tym zapomnieć i wpaść w jakąś taką spiralę na przykład porównywania się i tak dalej, i tak samo właśnie z tym, co nam prezentuje telewizja, więc warto sobie jednak przypominać, moim zdaniem to nikomu nie zaszkodzi, żeby sobie przypomnieć, że to, co jest nam prezentowane w, ogólnie rzecz biorąc, mediach, no jest po prostu nieprawdziwe w bardzo, bardzo dużej mierze, więc uważam, że no ten aspekt tutaj został naprawdę mocno rozwinięty, więc to jest na pewno po prostu taka fajna przypominajka. I drugim aspektem jest to, Jest w ogóle cała właśnie kwestia tej queerowości, właśnie odkrywania siebie w tej kwestii, ale też chorób psychicznych różnego rodzaju, dlatego że Charlie się zmaga z różnymi lękami, z kolei Dev cierpi na depresję kliniczną, więc no tutaj te aspekty faktycznie nam się bardzo mocno pojawiają, są bardzo tak gdzieś tam rozbudowane, więc wydaje mi się, że to też jest jak najbardziej ważne. Ja sobie tutaj też w mojej notacji zapisałam, że tutaj jest też poruszona kwestia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i ataków paniki i faktycznie dobrze, że to zapisałam, bo bym o tym zapomniała, ale jak najbardziej tam właśnie też sceny dotyczące tych kwestii się pojawiają i teraz jestem w stanie sobie to faktycznie przypomnieć. I jeśli jeszcze chodzi właśnie o tą kwestię gdzieś tam queerowości, to właśnie tak to określam, bo uważam, że to jest w tej książce bardzo fajne, że Charlie się prawdopodobnie znajduje na jakimś takim spektrum aseksualności, natomiast on nie wie tak do końca. I tutaj też jest taka, z tego co pamiętam, tam był taki dłuższy gdzieś tam fragment, już pod koniec książki były rozmowy z różnymi bohaterami, jakby pomiędzy nimi a Charliem, właśnie dotyczące tego, że on wcale nie musi się określać, że on nie musi sobie przypinać żadnej łatki, że nikt nie ma prawa tego od niego wymagać, żeby się autował i tak dalej, więc myślę, że to jest bardzo też cenne, bo jednak fajnie, że idziemy jeszcze o krok dalej, bo fajnie, że już w wielu książkach, filmach i serialach mamy ogólnie postacie queerowe, ale ważne też, żebyśmy mówili właśnie o tym, że można się określać jako osoba po prostu queerowa w spektrum czegoś tam, natomiast nie jest to konieczne, żebyśmy właśnie przypinali sobie jakieś łatki, jeśli nie czujemy się z tym komfortowo i tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, co powiedzmy gdzieś tam do nas pasuje, nas określa i tak dalej, więc to jest chyba taka pierwsza, wydaje mi się, książka, w której się spotkałam z czymś takim. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo raczej w większości te właśnie to, jak konkretnie się identyfikują bohaterowie, było tak bardziej konkretnie opisywane, więc jak najbardziej to jest, wydaje mi się, ważny aspekt, na niego na pewno tutaj zwracam uwagę. Wątek romantyczny też mi się bardzo podobał, uważam, że jest uroczy, ja takie lubię chyba najbardziej. Poza tym też jest angażujący czytelnika jak najbardziej i też jest... Trochę ta relacja naszych głównych bohaterów jest taka, że przychodzi różne perturbacje, to znaczy oni nie zawsze na przykład potrafią się poprawnie ze sobą komunikować i tak dalej i dopiero się tego uczą na przestrzeni książki, więc wydaje mi się, że to też jest taki aspekt, który gdzieś tam wprowadza też taki element realności relacji międzyludzkich, bo relacje międzyludzkie zazwyczaj są niejednoznaczne, są jednak w tych odcieniach szarości, nie są takie zero-jedynkowe, a jednak w wielu gdzieś tam książkach, filmach, serialach się je przedstawia jako zero-jedynkowe. Nie tylko teraz już mówię o relacjach romantycznych, ale ogólnie jakichś przyjacielskich, rodzinnych i tak dalej. I tutaj mam jeszcze zapisaną jedną rzecz, która mi się tak niekoniecznie podobała i to jest to, że mamy tutaj różne takie bardzo silne przyjaźnie się tworzą między tymi bohaterami, natomiast tego tak naprawdę nie widać w tej książce, tylko jest o tym bardziej mówione, że ci bohaterowie mają jakąś silną więź, więc to jest taka jeszcze drobna rzecz, która mnie uwierała, ale to tak już nie ma to zasadniczo żadnego wpływu tak naprawdę na moją końcową ocenę, więc podsumowując, ja Wam tą książkę polecam, uważam, że ma ona różne takie, porusza różne tematy, zawiera różne takie aspekty, wątki itd., które są po prostu cenne, wartościowe, więc jeśli szukacie czegoś, co będzie mimo wszystko dosyć takie lekkie do czytania, ale coś zostawi Wam w głowie, jak już skończycie tą lekturę i też na pewno jeśli szukacie czegoś z jakimś fajnym właśnie wątkiem romantycznym, to jak najbardziej tą książkę mogę Wam polecić. I drugą pozycją jest Przechodząc przez próg zagwiżdżę i to jest książka, która zwróciła moją uwagę tytułem i w sumie jestem rozczarowana, bo dalej nie do końca wiem, o co chodzi z tym tytułem, to znaczy mam jakieś takie swoje niejasne, gdzieś tam mgliste interpretacje, natomiast one się nie kleją kupy na tyle, żebym mogła się z Wami tym podzielić, albo w ogóle, żebym to uznała za jakieś takie valid, bo to nie jest na razie takie. Natomiast jest to książka, której w ogóle nie oceniłam i zasadniczo trochę ciężko mi o niej mówić. Jest to książka, która przedstawia nam historię dziewczynki, która cechuje się w ogóle bardzo dużą wrażliwością na otaczający ją świat. Ona jest też w ogóle bardzo inteligentna i tutaj jest w tej książce, z tego co pamiętam, dużo takich dosyć plastycznych opisów właśnie tej otaczającej ją rzeczywistości z jej perspektywy. Natomiast tak naprawdę ta książka porusza nam temat przemocy domowej, takiej ekstremalnej przemocy domowej, więc no tak jak mówię, to jest coś, o czym w ogóle jest ciężko mówić, ciężko jest to jakoś oceniać, bo według mnie tutaj nie ma co oceniać, to jest po prostu opis przeżyć. Moim zdaniem ludzie tutaj, którzy będą czytać tą książkę, mogą się podzielić na takie trochę dwa obozy. Jeden ten obóz jakby tych ludzi będzie się w stanie w jakichś tam aspektach z tą książką utożsamić. w sensie z główną bohaterką, z jakimiś sytuacjami tam opisanymi. Dlatego ja nie mówię, że ze wszystkim, bo tak jak mówię, to jest jakby ekstremalna przemoc domowa w ogóle na wielu płaszczyznach, ale z jakimiś tam powiedzmy pojedynczymi na przykład aspektami, drugi obóz ludzi będzie w stanie mimo wszystko jakoś tam się ustosunkować, z tego względu, że ta akcja tej książki dzieje się w takich realiach bardzo polskich, no bo tam są takie elementy, które po prostu na to wskazują, bo to jest też książka polskiej autorki. Natomiast to w ogóle chyba się dzieje, tak mi się wydaje, w czasach PRL-u, tak by na to wskazywało. Jakby te jakieś tam pojedyncze też elementy, które się pojawiają, natomiast to nie jest też do końca określone. No i według mnie właśnie to jest po prostu opis przeżyć. Ja tutaj nie mam tak naprawdę rzeczy, które mogłabym ocenić. Mogę ocenić ewentualnie to, jak książka jest napisana. Uważam, że jest napisana naprawdę dobrze. Tutaj też jest, w sensie pod takim właśnie względem, że ten język jest taki dosyć właśnie opisowy. Tutaj są używane jakieś różne ciekawe właśnie skojarzenia, różne takie powiedzmy trochę metafory, takie bardziej rozbudowane, na przykład opisy i tak dalej. Natomiast też tutaj jest zastosowany taki zabieg, który wiem, że się pojawia w książkach Sally Rooney bodajże. W sensie tej autorki od normalnych ludzi, tam gdzie jesteś piękny świecie i tak dalej, czyli że tutaj nie ma zapisów dialogowych, tylko one są jakby w tekście, że to jest taka zbita masa tekstu, tutaj nie ma wyróżnień na dialogi, z tego przynajmniej co pamiętam, więc to jest tak naprawdę taki aspekt jedyny, który mogę oceniać, bo treściowo nie chcę tej książki oceniać, bo tak jak mówię, nie widzę w ogóle takiej potrzeby, nie wydaje mi się to stosowne, więc po prostu z takim gdzieś tam opisem jej was zostawiam. Słyszałam też, jak czytałam opinię, w sensie nie słyszałam, tylko właśnie czytałam opinię, no lubimy czytać, że to jest książka podobna trochę do Wron. Wrony pewnie większość z was kojarzy, bo to jest dosyć popularna książka, ja też mam ją w planach i może faktycznie, bo z tego co wiem, no to Wrony też jakby dotykają podobnej tematyki i też możliwe, że trochę w podobny sposób, bo tam to chyba też wszystko jest z perspektywy jakiegoś tam dziecka. Kolejną pozycją są Szczeniaki autorstwa Sylwii Siedleckiej i to jest książka, którą wyszukałam na jakimś takim podejrzanym trochę bazarku, jak byłam nad morzem i kosztowała mało pieniędzy i w sumie ta okładka mnie zainteresowała i też opis, więc uznałam, że warto by było się z nią zapoznać. I tak, to jest dosyć ciekawa książka, to jest zbiorek opowiadań i te opowiadania nie są do końca równe, niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Jeśli chodzi o moje ulubione opowiadania z tego zbiorku, bo skoro jest on nierówny, tak jak już wam powiedziałam, to chyba tak nam będzie najłatwiej i też nie jestem w sumie w stanie do końca określić, czy tutaj jest jakaś wspólna tematyka tych opowiadań, natomiast na pewno jeśli byśmy chcieli taką znaleźć, to byśmy musieli szukać trochę głębiej, bo na pierwszy rzut oka to się na pewno tutaj nie wyłania i nie zauważyłam czegoś takiego. Więc tak, na pewno podobało mi się pierwsze opowiadanie pod tytułem Dzieci, gdzie mam przedstawioną taką wizję, że dzieci, które zostały nieochrzczone, jadą autobusem do piekła. I dzieci, które zostały ochrzczone, w sensie to są dzieci wszystkie, które już zmarły, co nie? Jako dzieci. Wiecie o co chodzi, jadą tym autobusem do nieba, ale tutaj się skupiamy na tym aspekcie piekła. To jest dosyć króciutkie, ale to jest bardzo ciekawe, uważam, i w jakiś sposób takie jednak zapadające w pamięć. Kolejne opowiadanie pod tytułem Czerwony Karzeł mi się też bardzo podobało, bo ono akurat ma tutaj taką w miarę wyraźną puentę, co nie jest niestety charakterystyczne dla wszystkich tych opowiadań, a ja raczej lubię takie opowiadania, które jednak mają wyraźny początek i zakończenie i coś po prostu wynika z takiej historii, a tutaj mam wrażenie, że niektóre właśnie z tych historii to są bardziej takie rzucone gdzieś tam pomysły, które no nie do końca zostały tak ubrane jakoś w słowa, żeby można było faktycznie jakoś wynieść coś z nich, żeby zapadały bardziej w pamięć. I teraz mam trochę problem, bo ja nie pamiętam za bardzo, jakby po tytułach nie jestem w stanie do końca tego rozpoznać, natomiast wydaje mi się, że ten Hotel Barcelona też był całkiem dobry, bo faktycznie tutaj tu było bardzo taki wyraźny aspekt właśnie tego, że ta bohaterka, która jest tutaj główną bohaterką tego opowiadania, ona jeździ do takich różnych hotelów, hostelów, motelów, do których raczej nikt nie jedzie, bo są w mało atrakcyjnym po prostu miejscu turystycznie i ona tam właśnie w tych pokojach, które wynajmuje, szuka różnych takich małych rzeczy, które ktoś po sobie zostawił, typu, nie wiem, jakaś spinka, jakiś karteluszek, coś takiego. No i potem to, co się dzieje dalej, bardzo ładnie się właśnie łączy z tym jakby aspektem tego, co ta bohaterka robi właściwie w tych różnych miejscach, w których się zatrzymuje, więc to akurat było bardzo przemyślane i to mi się bardzo podobało. Wodny motyl też jest ciekawy, to jest o bliźniętach syjamskich i tutaj było jeszcze coś, to chyba była blizna, tak mi się wydaje. To było też ciekawe, bo tutaj mamy taki motyw, że jest małżeństwo, które jedzie do takiego właśnie zająć się jakby hotelem w zimie. I ten hotel stoi w ogóle pośrodku lasu, oni tak naprawdę są odcięci od świata, tam nie ma po prostu nic, jest ten las. I właśnie ten facet, on jest pisarzem, więc on pisze książkę, ta żona gdzieś tam zajmuje się sobą i w pewnym momencie oni się jakoś tak zaczynają od siebie oddalać. No ja myślałam trochę w sumie, że tam się stanie coś takiego bardziej wow, bo... no, sceneria była taka jednak, że jakby się coś stało bardziej wow, nie wiem, na przykład zamordowaliby się nawzajem, to by było ciekawe. Ale mimo wszystko jakby klimat jest fantastyczny i fantastycznie opisany, więc ja lubię bardzo takie zamknięte przestrzenie, jak to się dzieje na zamkniętej przestrzeni i ci bohaterowie w jakiś sposób muszą polegać na takich swoich bardziej, może trochę pierwotnych instynktach, takich ludzkich, bo są odcięci w ogóle od cywilizacji. No i tutaj też to zostało całkiem dobrze zrealizowane, więc wydaje mi się, że to są właśnie te opowiadania, na które najbardziej zwróciłam uwagę, natomiast właśnie oprócz tych, które wymieniłam, i te też są dobre pod tym względem, że właśnie mają jakieś tam wyraźne zakończenie i coś z nich wynika, ale nie wszystkie, więc ten zbiorek jest taki raczej nierówny, ale nie wiem, czy wam polecam, nie wiem, szukać gdzieś tej książki. Natomiast jeśli któryś z moich znajomych, przyjaciół, kochanych, którzy to oglądają, ten film, jeśli was zainteresowałam tą książką, to możecie ją ode mnie pożyczyć, bo ja ją mam i wam ją pożyczę i wtedy możecie się zapoznać, bo w takim układzie to myślę, że warto. Kolejną pozycją są Muchomory w cukrze i jako, że ten wrap-up i tak będzie dosyć długi, bo ja się rozgaduję niemiłosiernie, a tych książek jest sporo, to was odsyłam po prostu, jeśli chodzi o Muchomory w cukrze, do recenzji, którą nagrałam i która była ostatnim filmem, który się pojawił na tym kanale, bo była taka dziwna przerwa, więc tam was odsyłam, jeśli chcecie poznać moją opinię, więc tak. I przechodzimy do kolejnej pozycji, jaką jest tym razem nie książka, tylko komiks, czyli Domestic Fluff chyba. Jest to historia, której występują bohaterowie z książek Weroniki Łodygi. Ja, jeśli trochę już oglądacie mój kanał, to wiecie, że jestem niesamowitą fanką Hard Comfort i to jest jedna z nielicznych książek, które przeczytałam 2 razy. Nie wiem, co mnie tak naprawdę w niej aż tak bardzo urzekło, ale ona po prostu jest dla mnie jedną z takich komfortowych książek i kocham ją bardzo mocno. I tutaj pojawiają się ci bohaterowie, ale też chyba ci bohaterowie z drugiej książki Weroniki Łodygi, czyli coś tam, mój happy ending. Więc tak to wygląda i to nie mam zbyt wiele do powiedzenia na temat tego tworu, dlatego że to jest taki komiks, który jest w ogóle bardzo króciutki, poza tym też jest komiksem. Natomiast to, co na co mogę zwrócić uwagę, to jest to, że kreska idealnie pasuje do tych postaci, do charakteru właśnie książek Weroniki Łodygi i to wszystko było również bardzo słodziutkie w tym komiksie i podobało mi się. Także jeśli jesteście właśnie, tak jak ja, fanami na przykład jednej z tych 2 książek, tej autorki, to po ten komiks też można sięgnąć, bo myślę, że to zdecydowanie nie zawiedzie waszych oczekiwań, jeśli tamte książki wam się podobały. Kolejną pozycją jest I Was Born for This, Alice Oseman. Jest to książka, po której spodziewałam się w sumie trochę więcej. Główną bohaterką jest dziewczyna, której imię niestety nie pamiętam, bo ja mam bardzo słabą pamięć do imion, która poznaje przez internet Julie, chyba tak się nazywała ta jej właśnie przyjaciółka jakby internetowa. Zasadniczo nasza główna bohaterka też nie ma zbyt wielu przyjaciół, bo wcale nie ma przyjaciół, więc faktycznie ta znajomość jest, relacja po prostu jest dla niej bardzo ważna. One się tak naprawdę gdzieś tam bardziej ze sobą zaprzyjaźniają, powiedzmy, bazując na tym, że obie są fankami zespołu The Ark, chyba tak, który jest takim boysbandem i tam właśnie mamy tych 3 członków. I po prostu, no one są takimi bardzo zagorzałymi fankami, że tam, nie wiem, obserwują jakieś konto na Twitterze, które na bieżąco daje informacje, co po prostu ci artyści robią w danym momencie. I kiedy my zostajemy wrzuceni w tą historię, to główna bohaterka przyjeżdża do Londynu, do tej swojej internetowej przyjaciółki, żeby razem spędzić ze sobą tydzień i żeby właśnie w czasie tego tygodnia poszły też na ten koncert właśnie The Ark. Natomiast okazuje się, że ta jej przyjaciółka zaprosiła też innego swojego internetowego kolegę. To jest książka, która niestety moim zdaniem troszeczkę nie przyszła próby czasu, dlatego że boys bandy były popularne jakoś w 2010 i w 2023 to już nie jest aż tak porywające, atrakcyjne. Wydaje mi się, że mniej osób jest po prostu w stanie się utożsamić z główną bohaterką, a aż tak bardzo, chociaż tak gdzieś tam pośrednio, to myślę, że w sumie wiele osób, bo to jest książka, która porusza właśnie temat bycia fanem i tego tak naprawdę, jaką rolę w życiu głównej bohaterki odgrywa ten zespół. I tutaj jest też kwestia właśnie szukania gdzieś tam tej swojej własnej drogi, takiego sensu życia i właśnie To jest w ogóle aspekt, który mi się bardzo podobał w tej książce, że tutaj mamy poruszony właśnie temat tego, że jako tutaj nawet ja tego już nie rozpatruję pod właśnie tym kątem bycia fanem, bo według mnie to jest troszeczkę taki szerszy aspekt i w moim przynajmniej życiu on jednak nie dotyczy konkretnie bycia fanem czegoś, natomiast to jest ciekawy temat, że jako ludzie lubimy sobie szukać takich różnych rzeczy, których się uczepiamy i potem, kiedy tracimy te rzeczy albo przestają one być dla nas, nie wiem, takie ważne, czy cokolwiek się dzieje, to potem nie wiemy, co ze sobą zrobić, dlatego że okazuje się, że to była rzecz, na której byliśmy tak bardzo skupieni, że w ogóle porzuciliśmy jakiś nasz swój rozwój, tak naprawdę nasze życie i skupiliśmy się na tym, co tym naszym życiem nie jest, co jest tylko jego częścią. I przez to zatraciliśmy w pewien sposób siebie i to jest coś, co do mnie bardzo trafiło, że tutaj jest poruszony taki temat, chociaż, no tak jak mówię, tutaj nie do końca ta forma jakoś tak do mnie w 100% tak bezpośrednio trafiła, ale pośrednio taki przekaz tej książki, bo myślę, że to z niej wynika, uważam, że jest naprawdę wartościowy i warto się dlatego zapoznać z tą książką. I to w ogóle też jest fantastyczne w książkach Alice Oseman, bo w Loveless było tak samo. Tam też z tej książki wynikała taka rzecz, która jest dosyć nieoczywista, bo tak samo w tym przypadku, to co wam przed chwilą powiedziałam, wydaje mi się, że to nie jest, nie wiem, temat niezliczonej ilości jakichś właśnie dzieł popkultury. Tak samo było właśnie z Loveless. Także myślę, że ja z książkami Alice Oseman jak najbardziej będę chciała się dalej zapoznawać, jeśli coś jeszcze tam zostało, czego nie czytałam, bo to są faktycznie młodzieżówki, które poruszają jakieś takie tematy, które są nie do końca oczywiste i to jest z nich fantastyczne. Także mimo, że ta książka nie będzie jakąś moją ulubioną, to jeśli jesteście właśnie fanami twórczości Alice Oseman, to polecam wam ją jak najbardziej i też jeśli to, co gdzieś tam wam powiedziałam, uważacie, że to jest jakiś temat, z którym byście chcieli głębiej zapoznać, ta książka wam to umożliwi, no bo wiadomo, że tutaj jest to wszystko bardziej rozbudowane i to, co ja powiedziałam, to jest tylko jakiś tam wniosek, który z tego wszystkiego wypływa. Następną pozycją jest moje odkrycie tego miesiąca, czyli niebezpieczeństwo palenia w łóżku i to jest również zbiorek opowiadań, który w ogóle jest zaskakująco równy, to znaczy te opowiadania, one poruszają różne tematy, ale mimo wszystko tematyka jest gdzieś tam pośrednio wspólna. I tak naprawdę z realizacją każdego tego tematu autorka radzi sobie naprawdę wspaniale. Tutaj mamy kilka opowiadań grozy, takich stricte grozy, które raczej nie miały sobą prezentować nic innego, ale cały ten zbiorek jest raczej określany właśnie jako coś bardziej z tej kategorii literatury grozy niż czegokolwiek innego, chociaż ja tak nie do końca uważam, bo według mnie właśnie z wyjątkiem tych kilku opowiadań, które konkretnie jakby przedstawiają sobą takie cechy tego gatunku, powiedzmy, to pozostałe opowiadania raczej nas, jeśli już gdzieś tam szokują, może właśnie nawet bardziej szokują niż przerażają, ale szokują, przerażają, wywołują jakieś takie obrzydzenie. Właśnie tutaj mam teraz problem, bo jak zauważyliście, ja nie do końca uważam, żeby one przerażały, tylko bardziej szokują czy wywołują to obrzydzenie, co faktycznie niektórzy mogą poczytać, w sensie poczytać, no bo to tak zabrzmiało trochę, jakbym ja miała tą moją prawdę w garści, ona byłaby jedyna słuszna, natomiast bardziej mi chodzi o to, że niektórzy mogą to gdzieś tam odebrać osobiście. Dla niektórych to może być właśnie coś przerażającego, dla mnie nie do końca było, ale jakby widzę, dlaczego ktoś tak może uważać. Natomiast jeśli chodzi o te właśnie, jaka tematyka łączy te opowiadania, tutaj mamy bardzo dużo rzeczy dotyczących jakiejś takiej biedy, slumsów, narkomanów, też dużo jest takich kwestii dotyczących dzieci, nastolatków, właśnie nastoletnich narkomanów, czy dzieci, które żyją na ulicy i tak dalej, więc wokół tego się, powiedzmy, obracamy, ale też nie we wszystkich tych opowiadaniach, ale jednak w dużej części takie tematy się tutaj pojawiają i tak naprawdę, tak jak mówię, te opowiadania są bardzo równe, więc ja bym w sumie nie była w stanie za bardzo wyróżnić jakichś, nie wiem, ulubionych. Chociaż powiedzmy, że niektóre się tam wybijają delikatniej, na przykład jednym z nich jest tytułowe, które uważam, że jest w ogóle bardzo klimatyczne, czy też ostatnie, które jest tytułowym opowiadaniem z poprzedniego zbiorku tej autorki, który znajduje się też w tym zbiorku, bo tutaj mamy niebezpieczeństwo palenia w łóżku oraz to, co utraciłyśmy w ogniu. I właśnie to, co utraciłyśmy w ogniu, to jest w ogóle fantastyczne opowiadanie. Ja w ogóle bardzo lubię, jak twórcy, pragnąc poruszyć jakiś aspekt, zwrócić uwagę na jakiś temat, prowadzą to do takiego ekstremum, bo wtedy to bardziej wybrzmiewa. I właśnie w to, co utraciłyśmy ogni, mamy coś takiego. To jest poruszona właśnie kwestia tego, że pewnie o tym słyszeliście, że kiedyś była taka, powiedzmy, większa fala tego, że ludzie oblewali kobiety kwasem, żeby je oszpecić i żeby w jakiś sposób im odebrać taką władzę, właśnie władzę, która opiera się na tym byciu piękną, którą sami im wcześniej nadali, jako mężczyźni. Świat jest męskocentryczny dalej. Kiedyś był bardziej, ale dalej jest. Nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłam, ale pewnie wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. I tutaj jest kwestia tego, że doszło do po prostu podpalenia dwóch kobiet przez ich gdzieś tam współmałżonka, partnera i tak dalej. I potem te kobiety zaczynają robić to samo, same sobie, żeby właśnie same sobie mogły odebrać tą władzę, a nie ktoś robił to za nie. Więc uważam, że właśnie poruszenie tego aspektu było tutaj bardzo dobre, zwrócenie uwagi na coś takiego właśnie w taki sposób, to naprawdę trafia do czytelnika, więc to jest na przykład taka jedna rzecz, która mnie bardziej poruszyła w tym zbiorze, ale było ich tutaj więcej. Ja mam w ogóle całą taką notatkę, w której sobie zapisałam poszczególne gdzieś tam tematy, których dotykają poszczególne opowiadania i to jest naprawdę różnorodny gdzieś tam miks, natomiast faktycznie te, tak jak mówię, te wspólne motywy się pojawiają. Jeśli jeszcze chodzi na przykład o takie opowiadanie, które również mnie gdzieś tam bardziej do mnie trafiło, to jest to Cysterna. I tutaj mamy coś takiego, że główna bohaterka została zdradzona w pewien sposób przez swoją rodzinę i tutaj też jest kwestia dotycząca lęku, takiego lęku jakby w każdym aspekcie, nie tylko społecznego powiedzmy, czy jakiegokolwiek innego, tylko takiego lęku, który jest paraliżujący, nie pozwala tak naprawdę żyć normalnie w żadnym absolutnie aspekcie. No i właśnie to, co się dzieje na końcu, jest takie dosyć piorunujące i ma taki bardzo ciekawy, wydaje mi się, wydźwięk, ale to też nie będę wam mówić dokładnie, bo nie chcę wam spoilerować, bo uważam, że powinniście sięgnąć po tą książkę. Tak właśnie teraz wam powiedziałam, bo uważam, że to jest naprawdę dobry zbiór, który, tak jak mówię, nie dość, że jest równy, ma ciekawą tematykę, też tutaj mamy elementy właśnie kultury latynoamerykańskiej, więc to też jest tak naprawdę ważny aspekt tej książki. Trochę tutaj jest tego feminizmu, ale na to też trzeba, tak jak mówię, uważać, bo nie w każdym aspekcie on jest, powiedzmy, taki poprawny i faktycznie wpisujący się w tą definicję, natomiast polecam. Polecam też, jeśli właśnie nie są wam straszne jakieś takie rzeczy, które mogą was potencjalnie gdzieś tam obrzydzić, szokować. Jeśli lubicie opowiadania grozy, to też, więc polecam. Mam nadzieję, że dobrze tutaj opowiedziałam o wszystkim i że nikt mnie teraz nie będzie kancelował, ale to będziemy się tym martwić najwyżej później. Kolejną pozycją są Zwiadowcy, piąta część Zwiadowców, czyli Czarnoksiężnik z Północy i to uważam, że jest kolejna dobra część tej serii. Prześwietnie mi się ją czytało, ja uwielbiam Zwiadowców za to, że jak wracam do tej kolejnej części po jakimś tam czasie, to znowu mnie tak uderza to, jak przez te książki się płynie i że to się tak niesamowicie fajnie czyta. Natomiast to, co wyróżnia tą część, to jest trochę to, że na początku mamy tutaj tylko Willa, który gdzieś tam jest właśnie jedynym bohaterem, który musi sobie poradzić z jakimiś różnymi trudnościami, które go spotykają. Chodzi mi o to, że nie ma żadnego wsparcia początkowo w postaci innych bohaterów, tylko musi sobie radzić ze wszystkim sam i to jest ciekawe, bo zazwyczaj jednak w książkach, szczególnie takich przygodowych, gdzieś tam zakrawujących o coś takiego, no mamy ten taki schemat, że jest bohater i jego pomocnik, jakiś, nie wiem, przyjaciel, ktoś z rodziny i tak dalej, a tutaj początkowo coś takiego nie występuje i John Flanagan sobie mimo wszystko świetnie radzi z opisaniem tego wszystkiego, tak żeby to nie było nudne, bo to też by bardzo łatwo mogło się stać nudne w momencie, kiedy tutaj tak naprawdę tych dialogów też było mniej na początku, no bo raczej po prostu byliśmy skoncentrowani tak na postaci Willa i na tym, co on, nie wiem, sobie myśli, a nie na tym, co na przykład on mówi, bo trochę nie miał też do kogo na początku. Natomiast ja tej książki też jakoś bardzo nie będę oceniać, bo to jest nieskończona historia. Z tego, co wiem, to jej koniec będzie w 6. tomie. Więc na razie tutaj też na temat jej nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, bo były też takie opowiadania w tej serii, w sensie książki w tej serii, które jednak miały historię, która się zaczynała na końcu, w sensie jakiś tam, powiedzmy, problem się pojawiał na końcu i był rozwiązywany, pojawił się na początku i był rozwiązywany na końcu. Ja już trochę tracę głowę, bo już długo gadam, natomiast tutaj tak nie było. Ale przejdźmy już do kolejnej książki, bo jakby Zwiadowcy zwiadowcami, tutaj się niewiele da powiedzieć, jako że to jest kolejna część serii. No to jest to Ofelia mimo wszystko i to jest książka, którą słuchałam w audiobooku i trochę żałuję, że ją słuchałam w audiobooku, bo wydaje mi się, że gdybym ją czytała, to bym więcej z niej wyniosła. Tak to tak przez pół w sumie pamiętam, co tam się działo, natomiast tutaj właśnie też mamy tą kulturę latynoamerykańską i też to, co jest na pewno ważne w tej książce, to jest z kolei coś, co ją łączy w mojej głowie przynajmniej, jest Długo i Szczęśliwie, to znaczy tutaj też mamy właśnie kwestię tego, tutaj jeszcze bardziej podkreśloną, że właśnie można być osobą queerową i nie określać się w żaden sposób. I tutaj właśnie jest kwestia tego, że Ofelii się zawsze podobali chłopcy, tylko chłopcy, i ona też w jakiś sposób jest z tego tak znana trochę, jest definiowana przez ten fakt, przez właśnie swoją rodzinę czy swoich przyjaciół. I w momencie, kiedy zaczyna podobać jej się dziewczyna, to jakby ona się jednak bardzo boi, że kiedy powie o tym swoim rodzicom czy swoim właśnie przyjaciołom, to w jakiś sposób oni zaczną na nią patrzeć w ogóle zupełnie inaczej i że ich postrzeganie jej osoby w ogóle całkowicie ulegnie jakiemuś przeobrażeniu w taki negatywny sposób. No i tutaj jest właśnie też ta kwestia dotycząca tego, że jak najbardziej może być tak, że Ofelii mogą się podobać sami chłopcy i jedna dziewczyna, i to też jest okej. I że to nie znaczy, że to, nie wiem, ona oszukała kogoś w jakiś sposób czy siebie, tylko że to jest całkowicie normalne. I uważam, że to też jest ważne, bo w tej drodze szukania siebie w takim aspekcie nie wszystko będzie zawsze oczywiste i tak proste, jakbyśmy chcieli. To jednak jest właśnie ta droga szukania, to nie jest tak, że my od razu coś wiemy i możemy tak naprawdę definiować się na przykład na wiele różnych sposobów, zanim faktycznie znajdziemy gdzieś tam tą swoją, powiedzmy, grupę, do której należymy, albo możemy w ogóle się nie definiować, tak jak mówię, i to też jest jak najbardziej w porządku i uważam, że to jest fajne, że tutaj jest ten aspekt poruszony, nawet jeszcze właśnie bardziej niż w Długo i Szczęśliwie, bardziej to przede wszystkim wybrzmiewa, przez to, że to jest tak naprawdę główny, powiedzmy, temat tej książki, bo no tak mi się wydaje, że raczej tutaj na tym się tak naprawdę skupiamy, ale tak jak mówię, tutaj raczej nie będę wam, nie wiem, mówić już więcej o niej, bo ja tak przez pół ją pamiętam, przez to, że właśnie chyba po prostu poznawałam ją w złej formie. I przejdźmy już do ostatniej pozycji, bo już się zapowietrzam strasznie. Są to Sklepy cynamonowe Bruno Schulza. I tak, to jest zbiór opowiadań, natomiast to jest w ogóle śmieszne, bo ja bym tego absolutnie nie kwalifikowała jako zbiór opowiadań, bo dla mnie jednak opowiadania to są takie gdzieś tam twory, które się różnią tematyką, nawet jak są w jednym zbiorze. Nie są raczej jakimiś elementami całej historii, tylko są właśnie, każde opowiadanie jest osobną historią, ale tutaj to wygląda w inny sposób. To są tak naprawdę, w tych opowiadaniach są ujęte poszczególne aspekty życia tak naprawdę autora, ponieważ to jest książka, w której mamy dużo takich odniesień do jego życia, do jego biografii. Myślę, że właśnie temu głównie służy ta książka, żeby poznać autora, jego życie z takiej perspektywy bardzo baśniowej, bajkowej, takiej fantazyjnej, dlatego że to, co wyróżnia tą książkę, to jest język. Język jest bardzo bogaty w określenia, ten język, którym posługuje się tutaj Bruno Schulz, tak bogaty, że ja niestety nie posiadałam aż takiego majątku, żeby móc dobrze gdzieś tam rezonować z tą książką, bogactwa słownictwa, majątku słownictwa, wiecie, o co mi chodzi. Chciałam tutaj ładnie to ubrać w zdanie, ale się zesrałam i nie wyszło mi. W każdym razie chodzi po prostu o to, że to jest dużo słów, których nie znałam, bo tutaj naprawdę to słownictwo jest bardzo, bardzo bogate. Tutaj są niesamowicie rozbudowane takie opisy różne, gdzieś tam metafory. To wszystko jest takie na granicy jakby jawy i snu. Na pewno podczas czytania tej książki bardzo ważna jest umiejętność czytania między wierszami, bo ona jest napisana właśnie w taki trochę, jakiś taki poetycki sposób, jednak tutaj nie jest nic powiedziane wprost za bardzo, więc myślę, że tak bym mogła tą książkę opisać. Natomiast mimo wszystko czytało mi się bardzo dobrze, możliwe też dlatego, że ja zaczęłam potem grać sobie w taką grę sama ze sobą, że podkreślałam sobie ołówkiem słowa, których nie znałam i przez to bardziej jakby skupiałam się na tekście, żeby wyłapać te słowa, które znam, bo tutaj też Bruno Schulz się bawi tymi wyrazami, on czasami je odmienia w taki trochę quirky, goofy, silly sposób, że nie wiemy do końca, czy to jest słowo, przynajmniej ja nie wiedziałam, które znam, czy ja tego słowa nie znam, więc taka moja gra sama ze sobą w wyszukiwanie słów, których naprawdę nie znam, sprawiła, że faktycznie tą książkę się czytało całkiem przyjemnie i bardziej się skupiałam na tekście i tak dalej, więc nie wiem, czy wam polecam to, bo to nie brzmi jak coś wartego polecenia, ale może trochę tak. I to, co jest właśnie takim aspektem wyróżniającym tą książkę, to jest tak naprawdę, wydaje mi się, że głównie ten język, bo sama historia pod tym językiem, jak już gdzieś tam przydrzemy się przez tą warstwę, jest całkiem prosta i tak jak mówię, raczej się skupia na takim opisie właśnie życia autora pomieszanym z różnymi tam opisami też trochę takiej przyrody, też tego miasta, w którym on mieszka i tak dalej. Raczej tutaj takich aspektów, które mają kształtować światopogląd czytelnika, takich opiniotwórczych, jakichś, nie wiem, powiedzmy filozoficznych, już to tak ujmijmy w taki sposób, nie jest zbyt wiele. Tak naprawdę jedyne, co tutaj się pojawia, to jest traktat o manekinach, który jest podzielony tam na chyba, on się ciągnie przez 4 albo 3 opowiadania i on faktycznie jest dosyć ciekawy i jest, wydaje mi się, takim najmocniejszym punktem tej książki, jeśli ktoś szukałby w niej gdzieś tam takich różnych przemyśleń i tak dalej. Natomiast dla mnie takim opowiadaniem było też to pod tytułem Nemrod, o piesku głównego bohatera, bo tam o dziwo mamy poruszone takie co najmniej 3 aspekty, które są bardzo ciekawe, takie też, nad którymi ja się trochę zastanawiałam i które w jakiś sposób ładnie właśnie ubrały w słowa te moje myśli i jakieś odczucia, więc to jest też coś, czego jak najbardziej w książkach szukam najbardziej. Dziwnie to powiedziałam, ale to już pomijmy to. Także ja mam taką opinię o tej książce. On na pewno nie trafi do jakiegoś poczytu moich ulubionych, natomiast bardzo doceniam właśnie to, w jaki sposób została napisana, no ale też uważam, że tutaj faktycznie tak treściowo, to ona jest momentami dosyć prosta, więc taka jest moja ocena. Natomiast cieszę się bardzo, że ją przeczytałam, bo ona też była na mojej półce właśnie klasyków, z którymi się jeszcze nie zapoznałam już od jakiegoś czasu. No i też na pewno jeśli będę kiedyś już starsza, mądrzejsza może, to sobie mogę do niej wrócić i może wtedy będę miała jakąś bardziej głęboką gdzieś tam refleksję na jej temat, bardzo możliwe. Także to jest już wszystko, co chciałam wam przedstawić w tym filmie, o czym chciałam wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że mnie rozumieliście w miarę, bo wydaje mi się, że mogłam mówić trochę niewyraźnie, bo już trochę zmachałam, w sensie tak, jeśli chodzi o mówienie, oddychanie i tak dalej. Natomiast jeśli czytaliście którąś z tych książek, to piszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się podobało. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. No i jeśli film wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał na dole, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!